Proszę wszystkich o powstanie. Baczność. Poczet sztandarowy, proszę o wprowadzenie sztandaru. Sztandarowi cześć. Do hymnu państwowego. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co nam obca przemoc dzieła, szablą odmierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi płoskiej do Polski. Za swoim przewodem złączył się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi płoskiej do Polski. Za swoim przewodem złączył się z narodem. 16 marca w 75 dniu roku w trzeciej kwadrze Księżyca w imieniu całej społeczności szkolnej chciałam serdecznie powitać wszystkich przybyłych. Cieszę się, że przyjęliście Państwo nasze zaproszenie i że będziecie w tym wyjątkowym dla nas dniu z nami. Witam serdecznie pana Piotra Felińskiego, burmistrza miasta Świdwin. W imieniu naszym oraz gospodarza naszego miasta witam serdecznie pana Bogusława Ogorzałka, zachodniopomorskiego wicekuratora oświaty. Panią Beatę Ociepa, wiceburmistrza miasta Świdwin. Witam serdecznie naszych gości specjalnych, którzy przybyli do nas aż z Krakowa. Witam serdecznie Juliusza Zglińskiego. Na co dzień ucznia Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie, działacza na rzecz osób z niepełnosprawnością oraz jego mamę, panią Grażynę Zgliński-Brzuzy. Na co dzień pisarkę i dziennikarkę. Bardzo witamy. Witam serdecznie panią Magdalenę Grat, skarbnika miasta Świdwin. Witam serdecznie przybyłych radnych, panią Justynę Kondracką, panią Monikę Makowską oraz pana Mirosława Derenia. Witam również serdecznie Młodzieżową Radę Miasta wraz z opiekunką. Witam pana kierownika Roberta Hańskiego, kierownika Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu. Witam dyrektorów zaprzyjaźnionych przedszkoli, szkół podstawowych oraz szkół średnich. Witam serdecznie panią Monikę Fabianiak, wicedyrektora Zespołu Szkół imienia Władysława Broniewskiego w Świdwinie. Witam serdecznie panią Dorotę Lewandowską, wicedyrektora Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdwinie wraz z delegacją. Witam serdecznie panią Anię Lipkowicz, dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1. Witam serdecznie panią Agnieszkę Rosińską, wicedyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Świdwinie. Witam serdecznie panią Dorotę Borowczak, dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Świdwinie. Witam serdecznie panią Wiolettę Mazurkiewicz, dyrektora Publicznego Przedszkola nr 1 w Świdwinie. Oraz panią Joannę Bąkowską, dyrektora Publicznego Przedszkola nr 2 w Świdwinie. Gorąco witam osoby bliskie dwójkowemu sercu. Witam panią Danutę Malitowską, radną powiatu świdwińskiego, byłą panią dyrektor naszej dwójki. Witam serdecznie panią Elżbietę Wielgosz, wieloletniego nauczyciela naszej szkoły, redaktora naczelnego Echa Świdwina. Witam serdecznie panią Józefę Hawraniak, która przez wiele lat pełniła funkcję naszego wicedyrektora. Witam serdecznie panią Kamilę Mich, obecnie wicedyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 w Kołobrzegu. Bardzo proszę o zabranie głosu panią dyrektor Magdalenę Bujakowską.
Świdwińska dwójka ma 62 lata. I chociaż nie jest to okrągły jubileusz, to dla nas niezwykle ważny, ponieważ dotyka spraw szeroko pojętej dostępności. W ciągu tych wszystkich lat, które tworzą historię, przeszliśmy wiele transformacji. Od szkoły miejskiej, zbiorczej szkoły gminnej, przez 6-letnią szkołę podstawową, w obecnej chwili 8-letnia z oddziałami integracyjnymi. Dziś jesteśmy szkołą, która bardzo świadomie, krok po kroku, organizuje kształcenie, gdzie w centrum uwagi jest każdy uczeń. Dlatego też wprowadziliśmy nauczanie blokowo-projektowe, w którym realizując podstawę programową łączymy treści różnych przedmiotów. Stawiamy na zaangażowanie uczniów, na ich relacje, na kształtowanie umiejętności przekrojowych, które będą im niezbędne w życiu dorosłym. Systematycznie i z uporem wypełniamy ustawę z 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. To u nas znalazło swoje miejsce wielu uczniów, którzy każdego dnia zdobywają swój Mount Everest, bo dla jednych wielkim wyczynem jest wejście na szczyt góry, a dla innych wstanie z łóżka lub utrzymanie koncentracji przez wiele godzin w ciągu dnia. Rolą nas, nauczycieli, jest być przewodnikiem i podporą na tym edukacyjno-rozwojowym szlaku. Staramy się, aby wolne od barier były nie tylko rozwiązania przestrzenne, ale również, a może właśnie przede wszystkim, organizacyjne, zwiększające i wyrównujące szanse naszych uczniów. Dlatego wielkim nakładem sił przystąpiliśmy do realizacji programu Dostępność Plus. Wraz z naszym partnerem, Publiczną Szkołą Podstawową nr 3 imienia Lotników Polskich w Świdwinie. Cieszy fakt, że w działania włączają się również inne osoby. To dzięki zaangażowanym i mam nadzieję docenionym rodzicom, pracownikom pełnym pasji, a także burmistrzowi naszego miasta, który z okazji Święta Szkoły zrobił nam prezent i zakupił materiały. Jesteśmy, proszę Państwa, w nowo wyremontowanej auli, która przez 2 dni ciężkiej pracy i ciężkiego znoju przeobrażała się z bardzo już takiej strefy nieciekawej w taką, jaką jesteśmy. I można powiedzieć, że jubileusz obchodzimy w auli, która rzeczywiście przeszła przez czyn społeczny. Tak, tak, czyny społeczne jeszcze istnieją, przynajmniej u nas. Transformację szkoły przechodzimy także w innych obszarach organizacyjno-edukacyjnym i społecznym, chociażby nowe IPET-y bardzo szczegółowo określają rodzaj wsparcia. Nauczanie blokowe, które pozwala na stosowanie uniwersalnego projektowania i wiele innych działań wpływa na wszechstronny rozwój, który staje się faktem, a nie tylko zapisem w dokumentach. I choć mocno rozwinięta empatia i wrażliwość na drugiego człowieka jest u nas normą, to wciąż wiele potrzeba, by zapewnić wszystkim równy dostęp do tak zwanego zwyczajnego świata. Po prostu miejmy sprawne serca. Bardzo dziękuję, że przyjęliście Państwo zaproszenie na dzisiejszą uroczystość, która podkreśla, jak ważny jest każdy człowiek, każdy z nas. A ja jestem niezmiernie dumna i szczęśliwa, że na dzisiejszą uroczystość zechcieli do nas przyjechać właśnie goście specjalni, Julek i jego mama Grażyna. I teraz powiem kilka słów o Tobie, Julku. Julek jest drugoklasistą w 42. Liceum imienia Adama Mickiewicza w Krakowie. Mimo, że jest bardzo młodym człowiekiem, uczniem klasy drugiej, to z zaangażowaniem godnego niejednego dorosłego działacza znajduje swoje miejsce w obszarze pomocy osobom z niepełnosprawnościami. Ja przeczytałam, Julku, o Tobie jeden z wywiadów, w którym napisałeś, że ja tylko krzywo chodzę. Ale to pewnie nie jest takie proste, ponieważ układ nerwowy każdego dnia inaczej może działać.
Mimo to Julek jest uczniem bardzo dobrym. Uwielbia czytać i pisać, jest fanem dobrego kina. Pasjonuje się motoryzacją i Formułą 1. W przyszłości chce zostać prawnikiem. Ale też jesteś początkującym raperem. Julek w ubiegłym roku podczas szczytu LinkedIn zdobył Śnieżkę i poprowadził finałową galę. A obecnie Julek przygotowuje ogólnopolską, a mama powiedziała już, że nawet międzynarodową konferencję, powiem tak, która będzie dotyczyć spraw osób z niepełnosprawnościami we wszystkich sferach życia. Ogromne brawa, bardzo dziękuję za to, co robisz i dziękuję, że przyjąłeś moje zaproszenie. Bardzo dziękuję. Mama Julka, pani Grażyna Zgliński-Brzuzy, przede wszystkim chyba jest mamą, przez duże M, wychowała 5 dzieci, Julek jest najmłodszym synem. Mama jest dziennikarzem, mediatorem, teologiem, kocha malować, lubi dobrą herbatę, kocha perły, interesuje się architekturą wnętrz. Jest ciekawą świata osobą i barwną, jak zdążyłam już poznać. Grażyno, dziękuję bardzo za to, że jesteście tu dzisiaj z nami. Szanowni Państwo, moi drodzy uczniowie, ja Was zapraszam teraz do wysłuchania i wsłuchania się w głos uczniowski. Mam nadzieję, że dostarczy nam wszystkim wielu ważnych i uważnych wzruszeń. Dziękuję bardzo. To samo niebo mamy nad głowami. Ciepły wieczór majowy, bo w maju jak to w maju. Wszędzie dziewczyny i chłopcy, w parku, na ulicach, w tramwaju. I jedna para usiadła na ławce. Wtedy oni nagle się zjawili.
trochę śmiechów, głupawych żartów. I dziewczynę z ławki zrzucili. Chłopak pomógł jej upokorzony. I odeszli, nie patrząc na siebie. No a mogło być tak uroczo, jak w szóstym czy siódmym niebie. Najgorsza forma upośledzenia, kiedy serce się w kamień zamienia. Idzie wolno kobieta z siatkami. Ledwie drepcze, widać, że ma dość. A na przejściu z pękniętej torby wysypuje się wszystko, na złość. Podbiegają chłopcy ze śmiechem, kopią celnie kapuściane głowy. Czemu płacze, dziwią się jeszcze, przecież numer był odlotowy. Jak nie widzisz w drugim człowieka, kaleka jesteś, bracie, kaleka. Grupa chłopców ulicą biegła, na przystanku babcia stała. Zaczepiali wszystko i wszystkich, no i babcia też oberwała. Byli zdrowi, szybcy i młodzi. Wcale nikt im w tym nie przeszkodził. Niepełnosprawny to ten, co szkodzi, a nie ten, co w kulach chodzi. W parku miejskim kwitną kwiaty. Tęcza na szarym ciele miasta. Lecz nie dla wszystkich kwiat jest kwiatem. I po co to się tak rozrasta? Nocą dla żartu trzeba zdeptać. Zniszczyć ławeczki też się uda. A dla efektu i dla draki porozsypujmy śmieci jak ten brudas. Wandalu, wcale nie jesteś zabawny, lecz kulturalnie niepełnosprawny. Gajer, neseser i komura. O, pan przystojniak za kierownicą. A tutaj proszę dziadek o kulach. Gdzieś powolutku sunie ulicą. Co on się tak wlecze okropnie? Więc gaz do dechy przestraszy dziadka. I popędził na łeb na szyję. To dla niego niezła gratka. Zastanów się i ty, koleżanko i kolego, czy nie masz ty serca skamieniałego? Przecież można inaczej. A przecież można inaczej. Dzień dobry. Dzień dobry. Pomóc przeczytać pani, co tam jest napisane? Poproszę. Tam jest napisane, że wyjazd będzie o godzinie 15:00. A przecież można inaczej. O mamo, zobacz, jaki ładny kwiatuszek. Mogę zerwać? Patrz, jaki piękny kwiatuszek. Nie niszcz go. A przecież można inaczej. Pani Kinga Macioszek, prywatnie córka naszej koleżanki. Dziwny jest ten świat, gdzie jeszcze wciąż mieści się wiele zła. I dziwne jest to, że od tylu lat człowiekiem gardzi człowiek. A dziwny ten świat, świat ludzkich spraw. Czasem masz wstyd przyznać się. A jednak
często jest, że ktoś słowem złym zabija, tak jak może. Lecz ludzi dobrej woli jest więcej i mocno wierzę w to, że ten świat nie zginie nigdy dzięki nim. Nie, nie, nie. Nadszedł już czas, najwyższy czas, nienawiść zniszczyć w sobie. No wierzę w to, że ten świat nie zginie nigdy dzięki nim. Nie, nie, nie. Nadszedł już czas, najwyższy czas, nienawiść zniszczyć w sobie. Zapraszam do wysłuchania sondażu. Czy uważasz, że nasza szkoła jest dla każdego ucznia i dlaczego? Oczywiście, że nasza szkoła jest dla wszystkich uczniów, ponieważ uczniowie z naszej szkoły są koleżeńscy i troskliwi. Ja uważam, że nasza szkoła jest dla każdego, bo każdy by się tutaj dobrze czuł. Jesteśmy szkołą integracyjną, mamy nauczycieli wspomagających, no i jest przystosowana do osób niepełnosprawnych. Uważam, że nasza szkoła jest dla każdego, ponieważ nie dość, że mamy szkołę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych, to zarówno osoby pełnosprawne, jak i niepełnosprawne będą się w naszej szkole czuć po prostu dobrze. Dzięki nauczaniu blokowemu jesteśmy wolni w tym, co robimy, wlewamy wszystko na papier. Nieważne, czy ktoś umie coś więcej, mniej, wszyscy się do tego przykładają i wychodzi z tego najlepsza praca. Na nauczaniach blokowych uczymy się różnych treści przyrodniczych i matematycznych, polskich i angielskich. Naprawdę przyjemne to jest, kiedy pracujemy w grupach na nauczaniach blokowych, bo to jest zawsze coś innego. Nauczanie blokowym i projektowym nawet osoby takie jak ja, czyli osoby uczące się tylko z teorii, umieją znaleźć swoje plusy ze względu na to, że uczymy się w ten sposób pracować w grupie. Nawet osoby, które nie lubią pracować w grupie, jednak w przyszłości będą musiały to robić i przez to mamy już fajny początek tej pracy. Co sądzisz o tolerancji w naszej szkole? Sądzę, że tolerancja w naszej szkole jest na wysokim poziomie, ponieważ mamy zajęcia, na których integrujemy się razem i wspieramy. Uważam, że w naszej szkole jest tolerancja, każdy jest traktowany na równi i razem się wspieramy i pomagamy. Uważam, że w naszej szkole jest bardzo duża tolerancja, ponieważ nieważne, czy jesteś osobą pełnosprawną, czy niepełnosprawną, będziesz traktowany równo, tak jak inni. Czy uważasz, że uczniowie w naszej szkole pomagają sobie nawzajem? Uważam, że uczniowie w naszej szkole pomagają sobie nawzajem. Jeżeli kogoś nie było w szkole, ta osoba, która była, może wysłać mu notatkę. Jeżeli ktoś nie umie tematu, może ta osoba, która rozumie ten temat bardzo dobrze, może wytłumaczyć tej osobie, która nie rozumie. Ja staram się pamiętać o nieobecnych kolegach i koleżankach i przekazywać im to wszystko, co robiliśmy na lekcjach.
W jaki sposób pomagasz w swojej szkole? Udzielam się w samorządzie uczniowskim i pomagam w różnych zbiórkach, na przykład zakrętek lub karmy. Pomagam w swojej szkole występując w konkursach i również biorę udział w zbiórkach, na przykład okularów. Noszę ławki, krzesła i występuję w różnych występach i zawodach sportowych. Występuję na scenie podczas różnych uroczystości, reprezentuję naszą szkołę na konkursach recytatorskich i gdy ktoś nie rozumie jakiegoś tematu, to zawsze staram mu się pomóc. Jaką pomoc otrzymujesz ze strony nauczycieli? Nauczyciele pomagają mi na przykład wtedy, gdy ja nie rozumiem jakiegoś tematu, zawsze starają mi się wytłumaczyć ten temat. Zawsze, gdy zaczyna się coś się dzieje albo są jakieś różne konflikty, nauczyciele starają się jak najszybciej rozwiązać ten konflikt i nauczyciele są dla nas zawsze bardzo mili i otwarci. Od naszych nauczycieli nie otrzymujemy wsparcia, można to zobaczyć chociażby w takich momentach, kiedy mam gorszy dzień. Zawsze możemy podejść do nich, porozmawiać i oni wiem, że nie wysłuchają lub innych. Dziwię się w ogóle, że w naszej szkole znaleźliśmy tyle nauczycieli z pasją, którzy chcą uczyć i robią to jak najlepiej. Ja odczuwam tą pomoc bardzo dobrze, ponieważ nauczyciele w naszej szkole są bardzo mili i starają się, żeby było jak najlepiej. Nauczyciele zawsze podejdą, porozmawiają, wytłumaczą. Różne problemy też starają się zawsze rozwiązywać. Czy uważasz, że osoby niepełnosprawne są wspierane przez kolegów i koleżanki ze szkoły? Uważam, że osoby niepełnosprawne w naszej szkole są traktowane tak jak każdy. Niezależnie, czy mają problem jakiś, czy nie, wszyscy są dla nich przyjaźni, tak jak dla każdego. Uważam, że osoby niepełnosprawne są wspierane przez kolegów i koleżanki ze szkoły oraz są traktowane tak samo. W jaki sposób ty ze swoimi przyjaciółmi sobie pomagacie? Gdy ktoś jest nieobecny, wysyłam mu lekcje, albo gdy nie rozumie tematu, staram się wytłumaczyć. I gdy jest jakiś cięższy sprawdzian, to możemy się razem pouczyć. Pomagamy sobie w taki sposób, że jak nie umiemy zadania, to mogą mi koledzy pomóc w przedmiocie ścisłym. Pomagamy sobie nawzajem w taki sposób, że jeżeli ktoś nie rozumie tematu, mogę mu się starać wytłumaczyć. Albo jak kogoś nie było w szkole, z chęcią mu wyślę lekcje. Na przykład jak jest jakaś praca domowa i ktoś czegoś nie może zrozumieć, to możemy się spotkać i razem pouczyć się. Czy uważasz, że integracja jest potrzebna? Tak, uważam, że integracja jest potrzebna. Pokazuje to, że wszyscy jesteśmy tacy sami i że wszyscy mamy takie same wartości. Uważam, że integracja pomaga zobaczyć, że wszyscy ludzie są tacy sami i nie ma ludzi gorszych i słabszych. Ja uważam, że integracja jest bardzo potrzebna, wtedy lepiej się poznajemy, możemy się wspierać. Na przykład dlatego pracujemy w grupach i mamy zajęcia blokowe. Uważam, że integracja jest bardzo potrzebna, żeby szanować siebie nawzajem i rozwijać nowe znajomości. Uważam, że integracja w naszej szkole jest bardzo potrzebna, ponieważ uczy tolerancji do innych dzieci. Dzięki integracji w naszej szkole mogą się uczyć i bawić wszystkie dzieci. Jakie macie zdanie o naszej szkole jako już prawie absolwenci? Moje przemyślenia odnośnie naszej szkoły są takie, że nasza szkoła bardzo w dobrym kierunku zmierza, ze względu na to, że cały czas się rozwija, piszą granty nauczyciele, przez co mamy dofinansowanie na coraz nowszy sprzęt, ale też na nowe zajęcia oraz nawet uczniowie u nas piszą granty, przez co myślę, że w najbliższym czasie nasza szkoła będzie z jedną z lepszych do wyboru w naszym województwie, a może nawet i w Polsce. Myślę, że poleciłbym im swoim bliskim i to zdecydowanie, jeśli by mieli taki wybór, żeby tutaj przyjść. Co, Kasper, sądzisz na ten temat i czy się ze mną zgadzasz? Zgadzam się z twoją opinią i też bym polecił naszą szkołę. Zapraszamy, Juliuszu. Cześć, nazywam się Julek, mam 16 lat i przyjechałem do was z Krakowa. Na co dzień, oprócz nauki w liceum, zajmuję się też działalnością na rzecz ludzi z niepełnosprawnościami. To właśnie o niepełnosprawności chciałbym tu dzisiaj powiedzieć kilka słów. Na wstępie chciałbym jeszcze tylko podziękować pani Magdalenie Bujakowskiej za zaproszenie mnie oraz mojej mamy do waszej szkoły. Muszę przyznać, że od dłuższego czasu przyglądam się pani działalności i jestem pełen podziwu, ile dostosowań i nowoczesnych rozwiązań posiada ta szkoła. To naprawdę
Niesamowite. No właśnie, dostosowania. To pierwsza kwestia, którą chciałbym poruszyć w moim wystąpieniu. Przyznam się, że byłem w wielu szkołach, podstawówkach, liceach, a nawet gimnazjach, kiedy jeszcze istniały. W żadnym do tej pory nie widziałem dostosowań dla ludzi z niepełnosprawnościami. Oczywiście, jak możecie się domyślić, tam, gdzie nie ma dostosowań, nie ma zazwyczaj również uczniów z niepełnosprawnościami. Często słyszą oni od pedagogów, że nie ma tam dla nich miejsca. Sam usłyszałem to w swoim życiu wiele razy, ale do tego wrócę później. Zapytacie, czemu w większości szkół nie ma dostosowań dla ludzi z niepełnosprawnościami? Dokładnie to samo pytanie zadawałem dyrektorom. I zazwyczaj używali oni przede wszystkim dwóch argumentów. Pierwszym z nich był oczywiście mityczny pan konserwator, a drugim, a jakże, brak środków. Może najpierw odniosę się do tego pierwszego argumentu. Oczywiście wszyscy wiemy, jak z niektórymi urzędnikami bywa. Delikatnie rzecz biorąc, potrafią być oni dość uparci. Jednak myślę, że nawet z najbardziej zakonserwowanym konserwatorem da się dojść do porozumienia. Poza tym nie wszystkie dostosowania są inwazyjne, bo chociażby wiele podjazdów dla wózków przykręcać nie trzeba. Co do drugiej kwestii, no cóż, wiem, że szkoły nie mają nieograniczonego budżetu. Jednak umówmy się, ławki też tanie nie są. A jednak nie ma szkoły, w których by ich nie było. Dlaczego? Ponieważ są niezbędne. Dostosowania też są niezbędne, bo przecież każdy uczeń ma prawo do nauki. Największy problem zaczyna się dla niepełnosprawnego ucznia w liceum, kiedy to poza samą placówką zaczynają się liczyć również takie rzeczy jak profil i poziom nauczania. Oczywiście w żadnym wypadku nie twierdzę, że w szkole podstawowej poziom nauczania nie ma znaczenia. Wręcz przeciwnie. Jednak liceum rządzi się swoimi prawami i chyba nikomu z was nie muszę tego tłumaczyć. Przecież prawem każdego dziecka jest wybór takiego liceum, do jakiego chce iść i do jakiego się dostał. A rolą szkoły jest takiej osobie to umożliwić. Trzeba pamiętać, że każda jedna szkoła, która będzie posiadała te dostosowania, przyczyni się do tak zwanego efektu domina. Zapytacie, co to jest efekt domina? Ja nazywam tak sytuację, w której przez to, że szkoła jest dostosowana, zaczynają się schodzić ludzie z niepełnosprawnościami. Dzięki temu młodzież, taka jak ja czy wy, ma szansę zrozumieć tą niepełnosprawność, poznać jej przyczyny i potem w dorosłym życiu umieć z takimi ludźmi współpracować, a nie ich wykluczać. No i trzeba jeszcze powiedzieć jedną rzecz. Im więcej będzie szkół z dostosowaniami, tym więcej będzie miejsc dla osób z niepełnosprawnościami do pracy, ponieważ mogą być na przykład niepełnosprawni nauczyciele. Też mają wiedzę często, tylko nie mogą pracować, bo nie mają jak się do tego miejsca pracy dostać. No dobra, a co z innego rodzaju dostosowaniami? Takimi jak na przykład wydłużony czas pracy, czy możliwość pisania na komputerze? Cóż, o takie rzeczy można się ubiegać w poradni. Niekoniecznie przez te przypisane do szkoły, w końcu rodzic ma prawo wybrać taką poradnię dla swojego dziecka, jaka mu odpowiada. Oczywiście uczniowie z takimi dostosowaniami często muszą mierzyć się z przykrymi dla nich stwierdzeniami ze strony nauczycieli lub rówieśników, że mają przywileje albo że mają łatwiej. Nic podobnego. Takie dostosowania to jedynie wyrównywanie szans. Ja na przykład niedawno pisałem sprawdzian z języka polskiego. Lubię język polski, jestem z niego dobry, ale nie zdążyłem się wypisać. Wiedziałem wszystko. Nie zdążyłem się wypisać.
byłem zły i smutny. I to nie dlatego, że się jakoś bardzo szczególnie przejmuję ocenami, tylko dlatego, że wiedziałem, że było mnie stać na to, żeby napisać ten sprawdzian dobrze, ale nie miałem czasu. Pamiętajcie, można mieć wiedzę, ale bez dostosowań osobom z niepełnosprawnościami może się być ciężko nią wykazać. Świetnie to zresztą obrazuje pewien mem. Ja wiem, że memów zazwyczaj się nie tłumaczy, bo to słabo wychodzi, ale postaram się na potrzeby dzisiejszego wystąpienia. Otóż na tym memie widać drzewo. Koło tego drzewa jest nauczyciel i grupka zwierząt. Jest motyl, słoń, tygrys, małpa i ten nauczyciel mówi, żeby było sprawiedliwie, dostaniecie jedno zadanie. Wspiąć się na to samo drzewo. Minuta. Czas start. Chciałbym tutaj powiedzieć jeszcze o jednej kwestii. Otóż nie wiem czemu, ale w naszym społeczeństwie utarło się przekonanie, że niepełnosprawny znaczy głupszy. Oczywiście niewiele ludzi przyzna się, że tak uważa. Niestety jednak my, ludzie z niepełnosprawnościami, jesteśmy tak traktowani często, jakbyśmy byli kimś gorszym. Ja pamiętam, że do mojej podstawówki, szczególnie na lekcji polskiego, bo pani od polskiego była wtedy moją wychowawczynią, przychodziło dużo studentów. No i oni wiedzieli, że jest taki niepełnosprawny Julek w klasie. Jako że, jak mówiłem, polski lubię, no to dużo wiedziałem. Ale na początku, gdy przychodzili, zaczynali mnie traktować, jakbym był trochę głupszy. Naprawdę, to nie tak, że mi się wydawało, naprawdę to widziałem, że oni mnie tak pobłażliwie traktują, no bo niepełnosprawny. Później, wiadomo, pod koniec lekcji zmieniało ich się to nastawienie nieco. No ale widać, że gdzieś tam te przekonania potem skutkują podejściem do ludzi z niepełnosprawnościami. Ze strony moich rówieśników również bardzo często spotykałem się z tego typu podejściem, a czasem nawet jeszcze smutniejszym, bo nieraz pamiętam, że szczególnie w młodszych klasach, 1, 2, 3, 4, pamiętam sytuacje, w których podchodzili do mnie właśnie koledzy i mówili, że ja nic nie osiągnę. Mówili mi wprost, ty nic nie osiągniesz, nie będziesz miał pracy, dziewczyny, domu, rodziny, niczego. Bo jesteś niepełnosprawny, jesteś na starcie przegrany, jesteś skazany na porażkę. Zresztą, co ja wam będę tłumaczył, nie jedna osoba z niepełnosprawnościami na tej sali z pewnością wie, o czym mówię. Być może wy też usłyszeliście takie słowa, albo nawet sobie sami, no, albo nawet sami o sobie tak myślicie. Pamiętajcie jednak, że to nie jest prawda. Z niepełnosprawnością można osiągać niesamowite rzeczy, przełomowe. Przecież Stephen Hawking, jeden z największych, najważniejszych i najbardziej znanych fizyków w historii, chorował na stwardnienie zanikowe boczne. Nie mógł w pewnym momencie już mówić, ale mimo to osiągał niesamowite odkrycia. Andrea Bocelli, znakomity tenor, multiinstrumentalista oraz kompozytor. Od dziecka jest niewidomy. Stracił wzrok w wypadku, kiedy został uderzony piłką w głowę. Nie odzyskał go. Nie pochodził z bogatej rodziny. Jego rodzina nie była wpływowa, ale mimo to udało mu się spełnić swoje marzenie i został znanym muzykiem. Jasiek Mela, podróżnik oraz jak dotychczas najmłodszy, zdobywca obu biegunów, ponieważ w wieku 15 lat w wyniku wypadku stracił rękę i nogę. Zresztą zarówno ja, jak i moja mama mieliśmy okazję z nim kiedyś współpracować. Jest naprawdę niesamowitym, przesympatycznym i bardzo inspirującym człowiekiem. Na koniec zostawiłem sobie przykład Nicholasa Hamiltona. Jeśli nazwisko wydaje wam się znajome, to macie rację. Jest on bratem tego Lewisa Hamiltona, siedmiokrotnego mistrza w Formule 1. Pani dyrektor, jak mnie przedstawiała, mówiła, że się interesuje motoryzacją i Formułą 1. I właśnie najbardziej z kierowców w Formule 1 podziwiam Lewisa Hamiltona, ale
Ostatnio, czytając jego biografię, dowiedziałem się też o jego bracie. Na początku jego brat marzył, żeby pójść w dziedzinę zbliżoną do tej, której zajmował się jego brat, czyli zostać komentatorem wyścigów. Nie udało mu się spełnić tego marzenia. Nigdy nim nie został. Został on natomiast kierowcą wyścigowym. Mało tego, rywalizuje na torze z kierowcami pełnosprawnymi. Jak więc widzicie, niepełnosprawność nie umożliwia spełnienia marzeń. Oczywiście przykładów ludzi z niepełnosprawnościami, którzy osiągnęli sukces, jest o wiele, wiele więcej. Myślę jednak, że mówię już i tak długo, więc będę kończył powoli. Nim to jednak zrobię, chciałbym wygłosić apel. Apel do wszystkich rodziców, opiekunów i nauczycieli obecnych na tej sali. Nie zamykajcie nas, ludzi z niepełnosprawnościami, w szafach. Nie zamykajcie nas w szafach pełnych uprzedzeń i stereotypów. Niepełnosprawni ludzie z niepełnosprawnością, tacy jak ja, tacy jak wasze dzieci i tacy jak wasi uczniowie, my wszyscy mamy swoje marzenia, ambicje, talenty i cele, do których dążymy. Nie zabijajcie w nas tego. Pozwólcie nam, niepełnosprawnym, rozwinąć skrzydła. Pozwólcie nam żyć i pozwólcie nam latać. A do was, drodzy uczniowie, pewnie niektórzy z was są w podobnym wieku co ja, was proszę, żebyście nigdy nie dali sobie wmówić, że coś z góry jest niemożliwe. Nieważne, czy jesteście pełnosprawni, czy niepełnosprawni, niemożliwe jest tylko w naszych głowach. I ta szkoła jest doskonałym tego przykładem. Dziękuję bardzo. A teraz zapraszam panią Grażynkę z Gliński-Brzózy. Bardzo, bardzo wszystkich serdecznie witam. I jestem naprawdę szczęśliwa, że pani dyrektor Magdalena Bujakowska nas zaprosiła i że tutaj z Julkiem przyjechaliśmy. Jechaliśmy do was cały naprawdę dzień, bo z Krakowa to jest kawałek drogi. I powiem tak, nie wiedziałam, że Polska jest taka naprawdę duża, ale podróż pokazała, że mamy duży kraj. Z tego, co się zorientowałam, macie też zamek, więc Kraków i wasze miasto jest połączone tymi zamkami. Macie zamek obronny, nie wiem, czy macie smoka, bo w Krakowie jest smok. Taki chudy, ale jest, trochę straszy. Także zapraszamy was do Krakowa i zapraszamy też państwa na konferencję Julka. Jeszcze są wolne miejsca. Bilety są za darmo, więc w czerwiec też blisko. 10 czerwca konferencja Julka, powiem tak, w Krakowie na temat osób niepełnosprawnych. Będę zerkać notatki. Pani dyrektor, nie wiem, czy pani wie, czy państwo wiecie, ale pani dyrektor, mimo tego, że fizycznie nie była w wielu środowiskach, w środowiskach jest znana. Ma swoje fankluby. Dlaczego? Dlatego, że ta szkoła słynie z tego, że dzieją się tutaj zmiany. Zmiany w systemie szkolnym, który jest skostniały, który wymaga naprawdę rewolucji, ponieważ życie się zmieniło, wartości nie, bo wartości zawsze powinny być stałe. Ale zmienił się świat, technologia zmieniła świat i dlatego szkoła też się musi zmienić. Szkoła musi być dla każdego dziecka. Nie ma szkoły bez dzieci. Dzieci tworzą szkołę. I najlepszym przykładem, że szkoła nie funkcjonuje bez dzieci, to jest przykład, kiedy przyszła przed czas pandemii. Kiedy byliśmy pozamykani w domach. Na początku było fajnie, bo można było w piżamie robić konferencję, prawda? Ładna marynarka, na dole
panowie mogli mieć piżamę i mogli prowadzić lekcje, dzieci mogły też z łóżka uczestniczyć w zajęciach. Na początku to było fajne. Ale jak rozmawiałam z wieloma nauczycielami i dyrektorami szkół, powiedzieli mi tak, że im pandemia otworzyła oczy na to, jakim skarbem są dzieci. Dlaczego? Dlatego, że szkoły były martwe. Wielu nauczycieli prowadziło zajęcia online ze szkoły i mówili, że oni nie cierpieli wchodzić do szkoły, kiedy była cisza. Że kiedyś narzekali, że w szkole jest za głośno, upominali dzieci. Dlaczego jest taki hałas? Jak to? Nie potrafisz się zachować? I nagle ta cisza, ta strasznie przejmująca cisza dotknęła nauczycieli. I wtedy zobaczyli, że dzieci są niesamowitym skarbem. Wielu nauczycieli nagle zmieniło diametralnie swoje nastawienie do wielu rzeczy. Czyli pandemia miała taki właśnie skutek pozytywny. Ja zawsze mówię, że w każdej sytuacji trzeba zwracać uwagę na rzeczy, które są czymś dobrym. Pandemia, czas, w jakim byliśmy, był zły, mnóstwo ludzi umierało, chorowało, ale właśnie ten czas też służył refleksji nad swoim życiem, nad życiem innym, nad wartościami. Ale widzę, że bardzo odbiegłam od tematu, który tutaj sobie przygotowałam, więc zajrzę do tej mojej karteczki magicznej. Szkoła, którą prowadzi pani dyrektor, jest znana w środowisku krakowskim, warszawskim, jeżdżę dużo po Polsce i opowiadam, ale też o pani i publikacjach, i o tym, co się dzieje, mnóstwo ludzi słyszy i bardzo dziękuję, że pani będzie też prelegentem u Julka na konferencji. Drodzy uczniowie, jesteście w szkole, w której dużo się dobrego dzieje. W Krakowie chciałabym, żeby była taka szkoła. Dużo szkół jest dobrych, ale to, co tutaj się dzieje, jest naprawdę czymś, co powinno się rozejść po całej Polsce. I dlatego też z Julkiem przyjechaliśmy, bo chcieliśmy zobaczyć was, waszą szkołę. Będziemy jutro rozmawiać na własne oczy. Dlatego, że często się pewne rzeczy słyszy, o różnych rzeczach można napisać. I dlatego my też należymy z Julkiem do takich osób, że lubimy przyjść, zobaczyć, dotknąć, porozmawiać. I mówimy wtedy tak, to się zgadza. Jest tak, jak jest napisane. Bo pisać możemy bardzo dużo. I drodzy rodzice, jeśli tutaj są rodzice, proszę was o jedno. Ja mam 5 dzieci. Moje dzieci, jestem już babcią. Czwórka już jest dorosła, Julek jest najmłodszy. Jeżeli wasze dziecko ma jakiś problem zdrowotny, często ten problem nie jest widoczny, bo nie wszystko widać, to korzystajcie z pomocy fachowców. Często fachowcy trzeba zmieniać, bo nie każdy fachowiec jest dobrym fachowcem, prawda? Czyli nie każdy psycholog jest dobrym psychologiem. Ja znam taką panią psycholog w jednej szkole, że uczniowie po rozmowie z nią dostają depresję i muszą iść do innego psychologa. I tak po prostu to się dzieje. Więc ważne jest to, żeby trafić na dobrego lekarza, jeśli zły, zmienić. Dobrego psychologa, jeśli jest dobrym, zostać. Ale jeżeli już ma dziecko dostosowania do swojej niepełnosprawności, to nauczyciel, wychowawca, dyrektor musi respektować to, co jest napisane. Inaczej to nie ma sensu. Znaczy, to jest lekceważenie i ucznia, i rodzica, i zespół ludzi, którzy orzekają o danym dziecku. Dlatego nie chowajcie, drodzy nauczyciele, orzeczeń do szuflady, tylko je realizujcie. Ja myślę, że w tej szkole nie ma z tym problemu, natomiast jest mnóstwo szkół, którzy trzymają po prostu te orzeczenia w szufladzie, a dziecko ma jak miało, czyli może dostać po prostu depresji. Traktujcie każde dziecko naprawdę z lupą, indywidualnie. Każde dziecko zasługuje na to, żeby mieć odpowiednie warunki w szkole i żeby mogło się uczyć w każdej szkole. Nie może być tak, że wyklucza się młodzież z liceów, dlatego że mają jakiś problem zdrowotny.
musi dziecko mieć dostosowane warunki do swojej pracy. Ja znam bardzo dużo ludzi, którzy mają problemy z porozumiewaniem się, a ukończyli naprawdę wielkie, wielkie różne kierunki studiów. Mam kolegę, który nie umie się wysłowić, naprawdę. Jeżeli mówi jakiekolwiek słowo, to wykonuje przedziwne ruchy rękoma, nogami, ponieważ ma problem zdrowotny i on nie może się wysłowić. To jest jego sposób na rozmowę. I on skończył filozofię, jest bardzo znanym filozofem. Nie zamykajcie, drodzy urzędnicy, drodzy dyrektorzy szkół, nie zamykajcie żadnemu dziecku drzwi. Każde dziecko zasługuje na to, żeby uczyć się w szkole, żeby mieć odpowiednie warunki, żeby mieć przyjaciół. A was, droga młodzieży, uczulam jeszcze na słowa. Słowami możemy zabić człowieka, dosłownie zabić, dlatego że słowa mają taką moc. I słowami możemy spowodować, że człowiek naprawdę dostaje skrzydeł i fruwa. I to było pięknie przedstawione tutaj u was, naprawdę bardzo się wzruszyłam, kiedy pokazaliście dwie różne sytuacje, tak? Jak można, jak jest, jak nie powinno być, a jak może być albo jest, no bo to różnie bywa. Uważajcie na słowa i skoro o słowach mówię, to zatrzymamy się przy takim słowie jak niepełnosprawność. Często mówi się właśnie ludzie niepełnosprawni i to jest krzywdzące. Tak nie powinno być. To tak weszło głęboko w głowę, że nawet ja, kiedy widzę tą różnicę i walczę z tym, często mówię osoba niepełnosprawna. Nie, to jest złe, to jest łatka. Nie osoba niepełnosprawna, no bo co to znaczy, że ona ma wszystko niepełnosprawne? Wszystko? Zawsze w człowieku jest coś, co jest sprawne. Osoba z niepełnosprawnością. Julek ma niepełnosprawność ruchową. Ktoś inny może mieć niepełnosprawność na przykład związaną ze wzrokiem, tak? Ktoś jeszcze inny ma chore serce, tego nie widać, ale też ma niepełnosprawność. Ktoś ma stomię, nie wiem czy wiecie, ale czasami ludzie noszą takie woreczki, bo mają problem z jelitem. To jest osoba z niepełnosprawnością, mówiąc krótko, odbytu, tak? Czyli każdy z niepełnosprawności są różne. Kiedy będziemy mówić osoba niepełnosprawna, to od razu to ma być dźwięk taki gorszy. On jest gorszy, to jest łatka. Dlatego też bardzo ważne jest takie właśnie wyczulenie słowne. Nie dzielimy ludzi na sprawnych i niepełnosprawnych. Po prostu wszyscy są równi. Tylko ta równość jest właśnie innością. I to nas niesamowicie powinno łączyć. Słuchajcie, pewnie znacie taką piosenkę o czterech słoniach. Ja zastanawiałam się długo w pociągu całą właściwie drogę, czy mam to przeczytać. Gdybym umiała śpiewać, bym zaśpiewała, ale zaśpiewać raczej nie umiem. To wam przeczytam. Starsze pewnie dzieci, młodzież będą może się śmiały, dlaczego ja czytam o słoniach, ale ja potem to wyjaśnię, bo myślę, że to jest w ten sposób zakończę swoje wystąpienie. Posłuchajcie, albo zaśpiewajcie sobie. Były raz sobie cztery słonie, małe, wesołe, zielone słonie, każdy z kokardką na ogonie. Hej, cztery słonie. I co się stało? I poszły sobie w daleki świat. Daleką drogę, wesoły świat. Hej, świeci słońce, wieje wiatr, a one idą w świat. Hej, cztery słonie, zielone słonie, każdy kokardkę ma na ogonie. Ten pyzaty, ten smarkaty, kochają się jak wariaty. Płyną przez morza cztery słonie, małe, wesołe, zielone słonie. Oj, gwałtu, ryty, jeden tonie, smarkaty tonie. Na pomoc biegną mu wszystkie, nawet za trąbę ciągną go i za grzbiet i wyciągnęły go z wody, więc strasznie rade są. Hej, cztery słonie, zielone słonie, każdy kokardkę ma na ogonie, ten pyzaty, ten smarkaty kochają się jak wariaty. Cztery słonie, zielone słonie, każdy kokardkę ma na ogonie, ten pyzaty, ten smarkaty kochają się jak wariaty.
Drodzy Państwo, dlaczego przeczytałam tę piosenkę? Taka niby naiwna. Ja ją skojarzyłam ze szkołą. Szkoła, czyli uczniowie, nauczyciele, tak? Bo dyrekcję zaliczam do nauczycieli. Szkoła to jest miejsce, w którym spędzacie bardzo dużo czasu. Część życia. Szkoła ma was czegoś nauczyć, ale szkoła jest drogą. Drogą od dziecka w dorosłość. Czego szkoła ma uczyć? Nie tylko tabliczki mnożenia, nie tylko pięknych słów. Szkoła was musi przygotować do życia. Zobaczcie, te słonie poszły sobie wesołe w świat. Często młodzież, kiedy opuszcza mury szkolne, idzie smutna, przygnębiona, z depresjami, pokaleczona. Dlaczego? Dlatego, że szkoła często zabija w dzieciach i w młodzieży marzenia. Szkoła jest od tego, żeby uczyć, wychowywać, ale żeby pomagać młodzieży, dzieciom mieć marzenia, rozwijać pasje. Te słonie wyszły radosne, kolorowe, ale zobaczcie, one były inne. Inne były. Pyzate, nie, no różne, tak? Tak samo wy jesteście różni, ale idziecie w świat. Co tutaj jeszcze jest ważnego w tej piosence, w tym wierszu? Idą sobie przez ten świat, czyli są ciekawe świata. Wam tego życzę, żebyście byli ciekawi świata. Świat jest piękny i naprawdę świat jest dla każdego. Dla każdego jest świat. Ktoś mówi, trzeba mieć pieniądze, żeby zwiedzać świat. Nieprawda. Jak się dobrze zorganizuje pewne rzeczy i tego was też powinna uczyć szkoła, to możecie zwiedzać świat, ale świat też razem. Zobaczcie, jak jest osoba z niepełnosprawnością, to te słonie biorą tą osobę i pomagają ten świat zobaczyć, tak? I co? Nagle coś się dzieje, jakiś wypadek, tutaj woda, tak? Ale co się dzieje? Czy zostawili tego słonia, który jest w potrzebie? Nie. Oni tego słowa uratowali. Umieli go uratować. Umieli. I dlatego wam czytałam specjalnie ten wierszyk, piosenkę, żebyście zobaczyli, że szkoła jest drogą. To ma być droga, gdzie nauczyciel to nie jest ten, który stoi nad wami, jako ten najmądrzejszy i mówi, rób tak, dokładnie tak, bo to jest dobre. Nie, on was prowadzi i on się od was uczy. I ja tak postrzegam pani dyrektor, pani szkołę. Tak postrzega wiele osób, bo naprawdę śledzimy i dlatego też tutaj jesteśmy. Szkoła jest miejscem i powinna być miejscem dla każdego dziecka i rodzice powinni współpracować ze szkołą, ponieważ rodzice znają dobrze dziecko. Często nauczyciele tego nie wychwycą, ale żeby zdobyć te wszelkie informacje, potrzebne jest zaufanie. A zaufanie to nie jest tak, że jestem nauczycielem, od razu mam zaufanie. Na zaufanie trzeba zapracować. Zaufanie to jest podstawa. Uczeń może często o czymś nie powiedzieć, dlatego że nie ma zaufania do nauczyciela. Dlatego was, drodzy uczniowie, proszę o jedno. Miejcie marzenia, miejcie hobby, dążcie do celu, każdy ma jakiś cel, ale pamiętajcie, że nie cel jest najważniejszy, najważniejsza jest droga, bo droga to jest nasze życie. Tak, dziwny jest ten świat, ale jeżeli będziemy zwracać uwagę jeden na drugiego, będziemy patrzeć na siebie przez serce, tak jak właśnie ta książka Mały Książę, jest to książka, która jest ponadczasowa, tak, że często to, co jest niewidoczne, prawda, dla oczu, no nie wszystko widzimy, tak, ale trzeba patrzeć sercem. Dlatego też wydaje mi się, że te wszystkie zmiany, które pani dyrektor, pani robi, są bardzo ważne i widać właśnie to serce. Drodzy Państwo, proszę was, patrzcie na człowieka, na tego młodego człowieka, który przychodzi do szkoły, który przychodzi do kuratorium, który przychodzi i ma czasami problemy, na niego sercem, bo szkoła jest od tego, żeby każdy tam znalazł miejsce i każdy mógł się rozwinąć i szkoła jest od tego, żeby dziecku dać skrzydła. Dziękuję.
Proszę wszystkich o powstanie. Baczność do hymnu szkoły. Delegacje uczniów, proszę o złożenie kwiatów w kąciku patronki. Poczet sztandarowy, proszę o wyprowadzenie sztandaru. Sztandarowi cześć. Zapraszam przybyłych gości o zabranie głosu. Szanowni Państwo, jestem niezmiernie szczęśliwy, że mogę znaleźć się tutaj w tym miejscu. I w zasadzie, podobnie jak pani Grażyna, która stanęła tutaj przed chwilą, coś tam miałem w życiu poukładane, ale ta obecność tutaj, to co zobaczyłem, co wysłuchałem, sprawiła, że spojrzenie czy to, co jest poukładane w życiu, to co nie pochodzi z serca, trzeba odłożyć gdzieś dalej. I uświadomiłem sobie jedną taką prawdę o wszystkich nas i o ludziach, że droga z Krakowa do Świdwina jest bardzo długa, ale często droga od umysłu do serca jest nieskończona i bardzo długa i niewielu jest w stanie ją pokonać. I to jest właśnie ta prawda. Julek przyjechał ze szkoły z Krakowa, której patronuje Adam Mickiewicz, niespełna rok temu, w ubiegłym roku, mieliśmy rok romantyzmu. I tam, jak bardzo korespondują jego słowa, miej serce i patrzaj w serce. Ta myśl romantyczna, która mówi nam prawdę o człowieku. Miej serce i patrzaj w serce i pokonuj tę drogę, która wiedzie od stereotypów na temat drugiego człowieka, na temat jego życia, jego poglądów. Bo prawda to jest taka wartość naturalna, bo miłość, tu mówiła pani Grażyna o wartościach, które są stałe. Prawda, dobro, piękno, miłość to są te wartości, które są równo rozłożone wśród ludzi różnych przekonań, ludzi, których możemy określić, są z niepełnosprawnościami. Niektórym brakuje tych takiej cechy, jak brakuje właśnie tej poczucia, uleciało mi to słowo, ale właśnie inteligencji emocjonalnej, o właśnie, tego wczucia się w potrzeby drugiego człowieka. I to jest ogromna niepełnosprawność. Mogliśmy tę niepełnosprawność doświadczyć podczas tych przedstawień właśnie tych młodych ludzi. I zachęcam wszystkich, jak tutaj jesteście, byście w swoim życiu nie kierowali się uprzedzeniami. Byście pokonywali tę drogę od właśnie umysłu do serca. I wtedy się wszyscy nie zgubimy, bo właśnie taki jest ten świat, ale ludzi dobrej woli jest więcej. I jeszcze odniosę się do romantyzmu, ponieważ chcielibyśmy właśnie, tak jak tutaj Julek mówił o konserwatorze, o dyrektorze, ja jestem urzędnikiem, ale jeżeli będziemy działali w taki sposób, że mierz siły na zamiary, nie zamiar według sił, to znajdziemy rozwiązanie. Rozwiązanie dla tego drugiego
człowieka, rozwiązanie dla siebie samego, bo to, że widzieliśmy na przedstawieniach tych ludzi, którzy udzielili pomocy, udzielili wsparcia, to owocem tego jest właśnie taki dobrostan, jest szczęście człowieka. I ludzie, którzy gdzieś tam w takim duchu oświeceniowym, to szkiełko i oko, kierowali się wyłącznie nauką, ekonomią, biznesem, opłacalnością, w końcu doszli do tego, że wymyślili coś takiego jak eugenika, żeby wykluczyć niektórych, prawda? I tu zabrakło serca, a tak naprawdę inni są nam dani po to, żebyśmy byli bardziej ludzcy dla innych. I dzisiaj, będąc tutaj w Świdwinie, uświadomiłem sobie, że jestem w miejscu niezwykłym. Gratuluję pani dyrektor tego wszystkiego, co się dzieje. Że jestem w miejscu, które jest jakąś taką enklawą w tym takim zacięciu, walce ludzi ze sobą, nie wiadomo po co. A wystarczy właśnie pokonać tę drogę od umysłu, który też w szkole jest istotny, do serca, a będziemy czuli się bezpiecznie, bo bycie bezpiecznym w szkole, bycie akceptowanym jest takim podłożem, w którym wiedza, umiejętności wchodzą same w człowieka. I bez uprzedzeń chcę powiedzieć, że ta myśl naturalna, tak jak prawo grawitacji, tam gdzie serce patronuje miłości, ta myśl o tym, że najważniejsze w życiu człowieka to jest właśnie serce i ono jest dostępne. I w tekstach starożytnych są takie słowa, w którym obraz, jak Bóg widzi człowieka, że podnosi dłonie i ma zapisane imię. Twoje imię, Twoje imię. Każdy z nas jest indywidualny. W poniedziałek byłem właśnie na takim święcie w jednej ze szkół właśnie Mikołaja Kopernika w Koszalinie, poświęconym liczbie pi, nieskończonej liczbie pi. I tam właśnie uświadomiłem sobie, że to przenikanie się umysłu i serca jest takim kluczem rozwoju świata, człowieka. Łączmy wszystkie siły, ludzie dobrej woli do tego, żeby młodym ludziom pozwolić rozwijać się, dawać im skrzydła. Dziękuję bardzo. Ja chciałem tylko podziękować pani dyrektor, nauczycielom, pracownikom, uczniom za tą niesamowitą pracę. Z okazji tego jubileuszu też chciałbym podziękować wszystkim byłym pracownikom, uczniom, rodzicom. A czego chciałbym życzyć? Życzyć chciałbym tego, o czym mówił w sondażu Michał, żeby tak się szkoła rozwijała. I też życzyć tego, o co apelował pan Julian, Julek, przepraszam za poufałość, tak? Żebyśmy się tak zmieniali i rzeczywiście to przemówienie, które wygłosiłeś, przepraszam za tą poufałość, ale na mnie też. Myślałem zawsze, że jestem osobą tolerancyjną, tak? Ale dopiero dzisiaj też sobie uzmysłowiłem coś takiego, że z pewnych rzeczy sobie nie zdawałem, że też pewne myśli w mojej głowie są, tak? Że pewne postrzegania też niestety u siebie zauważyłem. I dziękuję ci za to przemówienie. I było niesamowite. Dziękuję. Dla wszystkich tu zgromadzonych chciałam wszystkim zgromadzonym powiedzieć, że my wczoraj po raz pierwszy się spotkaliśmy, zobaczyliśmy, kiedy czekałam na was w Kołobrzegu na Pendolino z Krakowa. To nie jest tak, że Grażynka jest moją przyjaciółką, którą tutaj wystawiłam, żeby powiedziała takie ważne słowa, ale te ważne słowa również wybrzmiały o szkole i ja jestem z tego niezmiernie dumna. Niezmiernie dumna, że my kroczymy właściwą drogą, my nauczyciele, a przed nami jest jeszcze wiele do pokonania. Dziękuję wam za to, co dzisiaj tutaj wybrzmiało. W tym wyjątkowym dniu święta szkoły wszystkim pracownikom życzę wszelkiej pomyślności, niezliczonych sukcesów.
Życzę, aby wasza praca była przepełniona wzajemną życzliwością i staraniem o dobro wszystkich, z którymi dzielicie ten trud i dla których ten trud poświęcacie. Mam wielkie szczęście i przywilej zaliczyć się do grona wychowanków tej szkoły. Do swoich gratulacji pragnę dołączyć wyrazy szczerej wdzięczności. Dziękuję bardzo. Miałam okazję zaczynać tą drogę dostępności na papierze z panią dyrektor. I tak jak powiedziała pani Grażynka, rzeczywiście w tej szkole dzieją się cuda. Nie mam jej tutaj od 1 września, ale jak wchodzę, to po prostu jest taka zmiana, że jestem pod wrażeniem. Zmieniło się wszystko rzeczywiście architektonicznie, ale to, co trzeba, zostaje niezmienne. Więc ja życzę, żeby to, co jest niezmienne we wszystkich was, czyli ta radość, uśmiech, tolerancja, to wszystko, co macie, żeby się nie zmieniało. I tego wam właśnie wszystkiego życzę. Architektonicznie rozwijajcie się dalej jak najbardziej. Więc dziękuję jeszcze raz serdecznie. Wszystkiego dobrego. Święto szkoły to święto radości. Zapraszam zatem naszych najmłodszych uczniów.